Hejo, mam na imię Iwona i zapraszam Was na nowy Daily Vlog. Nowy filmik będzie to filmik z ostatniego dnia mojej kwarantanny. Takiej oficjalnej, takiej, że jestem sprawdzana przez policję, przez taką aplikację na internecie. I że po prostu tak oficjalnie muszę być cały dzień w domu. Ostatni dzień, ostatni 14 dzień dzisiaj mam. Te 14 dni minęło zaskakująco szybko. Ja po prostu ten pierwszy dzień jak zaczęłam, tak mi się to wszystko zlało. 3 dni może, w 4? Niesamowicie szybko to poleciało. I sędzia bym posiedziała tak jeszcze, tak że tutaj tylko sama, że nikt tam do mnie nie przychodzi, z nikim nie muszę rozmawiać. Tylko czasem siostrą po dwóch różnych stronach drzwi i tyle. No i co, już dzisiaj ostatni dzień. Tak trochę smutno mi, że muszę tam wyjść, bo tak nie jestem do końca jeszcze przygotowana psychicznie, żeby iść tam do moich rodziców na górę, żeby z nimi porozmawiać normalnie, żeby z nimi zjeść obiad, bo wszystko robiłam sama. W ciszy po prostu. Teraz tak dziwnie, że to mam iść. Ale tak, zapraszam Cię na ostatni dzień mojej kwarantanny. I cóż, lecimy z tym dniem. Ja teraz weszłam na internet. W sumie stałam się bardzo późno, bo przed 10, to mi 10.30 już. I dzisiaj chcę zrobić marketing. Ćwiczenie z marketingu. Więc lecę, poczytać kilka informacji, kilka artykułów. I cóż, do zobaczenia później. Jak Wam się spodoba, to wiecie. Zostańcie ze mną na dłużej. I lecimy z tym dniem. Okej, hejo. Ja zaczynam robić zadanie, jest 10.47 i powoli zaczynam wypełniać moje zadanie z marketingu cotygodniowe. Co tydzień mam około 50 stron do przeczytania i do tego zrobić ćwiczenia. Dzisiaj widzę, że tu jest 70 stron. Taką mamy książkę online, którą w pierwszym tygodniu musieliśmy wykupić. Inaczej byśmy jej nie wykupili, to byśmy nie zaliczyli przedmiotu, bo tutaj też w tej książce mamy 2 półsemestralne egzaminy, które już miałam. I 3 końcowy jest z wszystkiego, co mieliśmy łącznie z marketingu. No i tu zaczynam się do pracy. Przez poprzednie dni nie chciałam się tego robić, więc zostawiłam to prawie na sam koniec, bo on jest czynny do jutra do północy, znaczy do piątku do północy, dzisiaj jest czwartek. Ale jakoś ten poniedziałek, wtorek, to jakoś tak wolałam czytać książki, oglądać filmy. Nie chciałam się uczyć, więc się nie zmuszam. A dzisiaj zachciało mi się, więc robią. I zaczynam się uczyć. Okej, to jeszcze Wam pokażę moją maskę, można powiedzieć, którą zawsze mam, jak się uczy, czyli jakiś krem do rąk, bo mam coś suche ręce ostatnio bardzo. I dwa toniki. Mgiełki do twarzy. Jeden z Vianka mi się już powoli kończy, ale jest mega. I drugi z Ziai, Młoda Skóra, też go bardzo lubię. Oczywiście laptop muszę mieć. Tu mam też mój zeszyt na notatki, jeżeli poczuję, że coś mam zanotować. I gdzieś jeszcze powinna mieć fiszki, ale w tym momencie nie pamiętam, gdzie je położyłam. Coś do picia, akurat dzisiaj mam wodę. Najczęściej to jest herbata albo kawa. Telefon, chociaż on jest trochę zbędny w tym miejscu. I coś do pisania. Tam też mam słownik, ale najczęściej używam internetowego słownika, jak czegoś nie rozumiem. I tak, i to są wszystkie rzeczy, które użyłam podczas nauki, więc lecę się uczyć. I oczywiście piękne okno, żebym widziała na zewnątrz coś, kwiatki, zieleń, co chcieć więcej. Okej, hejo, jest już godzina 13.20 i ja właśnie siedzę z moją kawą. Oglądałam 2 odcinki Dziewczyn, tak właśnie nazywa ten serial, na HBO Go. Fajne, ale nie wiem, czy go będę kontynuowała. Zaczęłam oglądać, bo przeczytałam, żebym dostał nagrodę Grammy albo Emmy, nie pamiętam. Ale zobaczymy, teraz próbuję odpocząć, bo się strasznie poczułam zmęczona. Jestem już po obie, dlatego mam moją kawę. Po prostu nie wiem, czy się nie zdrzemnę na chwilkę, bo tak nic mi się nie chce. Mimo tego, że słońce jest piękne, jakoś tak ten ostatni dzień jest taki, że chętnie bym tylko spała, w sumie nic bym nie robiła. Ale no, czasem takie dni są i tyle. Powoli powinnam się już też pakować, przygotować moje rzeczy, żeby przenieść je na górę, ale nie chce mi się. Nie chce mi się tylko po prostu ogarniać. Też powinnam zacząć też sprzątać, żeby siostra tu miała czysto, jak się zamienimy pokojami. Ale nie chce mi się. W sumie się nie chce i tyle. Więc lecę odpocząć i cóż, no, z moją kawą. W sumie tak myślę, że ta kwarantanna spokojnie mogłaby mieć dłużej takie dni, tylko sama ze sobą, bez nikogo innego. I to w ogóle nie przeszkadza. Naprawdę polubiłam ten czas. Mam też rzeczy, które chcę zrobić, jak się już kwarantanna taka skończy moja, osobista.
i później kwarantanna taka ogólnonarodowa. Mam zaplanowane kilka rzeczy, już nie zaplanowane, ale spisałam sobie, co bym chciała zrobić, więc nie mogę doczekać, aż to w końcu zacznę po kolei robić. To są takie proste rzeczy, na przykład pójść do ogródka, poczytać książkę, bo to uwielbiam robić, jak jest ciepło. No, a teraz nawet nie mogłam być na zewnątrz, czy tam pójść do gór i tak dalej. O, dobra. No i tak czekam. W sumie dzisiejszy dzień jest taki dziwny, ale lubię ciszę, lubię być sama ze sobą, nie mam w ogóle żadnego problemu z tym, więc ten czas jest też, byśmy sami siebie poznali tak naprawdę, bo niektórzy nie potrafią być samym ze sobą, muszą być cały czas z ludźmi, a ja tak pół na pół i lecę odpocząć właśnie. Okej, jest już godzina 18, czyli troszkę czasu minęło, ale po prostu tak w sumie nic zbyt nie robiłam. Coś tam zjadłam, coś tam się poobijałam i teraz właśnie będę oglądała serial. Zaczęłam nowy, zobaczymy, czy mi spasuje, czy nie. Na razie jeszcze dziewczyny. Taki po prostu serial na dwa dziewczyny. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie mam pojęcia. Drugi odcinek, na razie jestem tak pół na pół. Zobaczymy, jak będzie dalej. A dzisiaj jest 2 kwietnia i z racji, że jak byłabym... Znaczy pierwotny mój plan na dzisiaj to był bal taki międzynarodowy w Irlandii dla studentów z zagranicy, Erasmusów, International Study Abroad i to wszystko. Miał być to bal maskowy, no ale z racji, że jestem już w domu, że wróciłam do domu jak większość moich znajomych, to stwierdziłyśmy z 4 koleżankami, że dzisiaj stworzymy swój własny bal maskowy i mam właśnie maskę. Każda z nas będzie miała przez chwilę maskę, coś tam powygłupiamy się przez WhatsAppa. Porozmawiamy, trochę potańczymy, trochę się pośmiejemy. Taki nasz będzie International Bar. No cóż, plany się szybko zmieniają. Trzeba się przyzwyczajać do tego, trzeba się z tym nauczyć żyć, bo taki jest świat, bardzo szybki. Miała być u mnie teraz moja przyjaciółka ze studiów w Irlandii. Miałyśmy razem pójść na ten bal. Jutro miałyśmy jechać do Dublina na weekend, żeby zwiedzić Dublin. Ja jestem w domu, w Polsce, więc nie ma co się przywiązywać do tych planów. Taka jedna mała wskazówka i tyle. No a dzisiejszy dzień, mimo tego, że świeci piękne słońce, po prostu nie, mi się nie chciało, ale moje siostrze też nie, więc jakoś tym się nie zabijam. Nie biję w myślach. Miałam dzisiaj planie zrobić kilka rzeczy na uczelnię. W planie, no, nie wyszło, więc to jutro na odgonie. Mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej, że już mi się bardziej będzie chciało, bo to kiedyś mi się musi dać. Zrobiłam połowę zadania, więc jest sukces, połowa jest, tylko jeszcze druga połowa. Na tyle mi się jutro będzie chciało. Mam też jutro jeszcze zaliczenie jedno. Takie po prostu miało być w klasie, ale raczej, że no, będziemy mieć po prostu online, będziemy mieć ograniczony czas, wtedy będziemy się napisać, będziemy mieć wszystko tak samo jak w klasie by było, tylko że będziemy w własnym domu. Jestem ciekawa, jak to będzie, bo pierwsza będzie taka mini konferencja prasowa i będziemy wtedy zbierać wszystkie informacje i później po konferencji będziemy mieć czas, godzinę, żeby napisać artykuł. I to jest nasze zaliczenie, 20% zaliczenia. 20% wcześniejszego już mam. I jeszcze później zostanie 60%, to mam taki portfolio do zrobienia, więc jestem mega zadowolona, mega cieszę. A teraz lecę pooglądać. Jak widzicie, mój outfit na dzisiejszy bal to jest swetr, czarna bluzka i tyle. Myślałam coś innego założyć, ale nawet nie mam tu na dole nic takich rzeczy ładnych. Mam tylko jedną sukienkę, którą stwierdziłam, że nie chcę jej ubierać. Więc na spokojnie. A ja lecę już oglądać ten film. Serial. Okej, jest po 20 i ja się zdecydowałam na sukienkę, taką zwykłą, luźną, żeby jakaś była. I za chwilę się spotykam z moimi znajomymi, już rozmawiałam z jednymi z Polski przed chwilą. Było bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy. W sumie pierwszy raz nie mieliśmy rozmowy i tak... A teraz z moimi znajomymi z Erasmusa, więc się też nie mogę doczekać. Będzie fajny czas, porozmawiamy, pobawimy się, powygłupiamy. I cóż, ja lecę do nich i... Okej, jest godzina 21:44 i dokładnie 2 tygodnie temu o tej porze, znaczy tak mniej więcej pół godziny wcześniej, wróciłam do mojego domu. Czyli moja kwarantanna się skończyła, tak patrząc godzinowo. Co prawda dzisiaj jeszcze nie wychodzę, ale jutro już mogę robić to, co inni ludzie, że tak powiem. I się mega cieszę. Ale zarazem mam taką blokadę w mojej głowie psychice, że na przykład
wyjść na górę. Mam ciężko wyjść do moich rodziców, żeby z nimi chwilę posiedzieć, bo mam w głowie takie coś, a co jeżeli faktycznie coś mam, jeżeli we mnie się to dłużej kluje. Ja po prostu mam taką blokadę, że nie mogę wyjść dalej niż 3 pokoje tutaj, naprawdę. Takie mam coś w głowie, że nie powinnam wyjść, tak samo jak myślę, że jutro mogę wyjść sobie do ogródka, poczytać książkę na ławkę tutaj, ale teraz mam w głowie takie coś, że no nie wiem, czy chcę nawet, bo jest mi lepiej w domu, tutaj się bardziej komfortowo czuję. Coś mnie nie łapie. Dobra. I tak samo też akurat miałabym pójść do sklepu w któryś ten dzień. Nie wyobrażam tego sobie w ogóle, bo moja psychika nie jest na to jeszcze przygotowana, żeby wyjść gdzieś poza obręb domu, ogródka. Nie wiem, jestem ciekawa, jak to w ogóle będę przyjmowała te następne dni w mojej psychice. I teraz nagrodę, że skończyła mi się kwarantanna, to zjem sobie Raffaello i oglądam jakiś, zaczęłam jakiś film Zwykłe chwile, ale pójdę za chwilę spać, bo jestem dzisiaj bardzo zmęczona, a jutro mam zaliczenia. Więc muszę mieć trochę myśli w głowie, bo teraz przez te 2 dni ostatnie to jestem strasznie zmęczona. Nie wiem dlaczego. I też w ogóle rozmawiałam z moimi znajomymi, tak jak wcześniej powiedziałam, tam ze Hiszpanii i z Włoch. I fajnie tak było, tak fajnie porozmawiać. Właśnie dziewczyny mówiły z Włoch, że teraz chcą wrócić już do kraju, bo są jeszcze w Irlandii. Ale jak na razie nie ma żadnego lotu. Ostatni był tydzień temu, ale wtedy jeszcze nie chciały wracać. A teraz od tygodnia szukają i jeszcze nie ma nic, więc nie wiedzą, kiedy będą wrócą do kraju, jak teraz już by chciały, bo bardziej się zaostrzyły warunki życia w Irlandii, więc wolą być w domu z rodziną. A ja się cieszę, że to już w sumie koniec i po prostu jestem niesamowita, tak jestem po prostu szczęśliwa. Dałam rady, szybko mi to zleciało, cieszę się bardzo, nie jest takie straszne. Wręcz bym powiedziała, że jest przyjemna, przynajmniej dla mnie, bo lubię spędzać czas ze sobą. I teraz jak myślę, że mam iść tam do ludzi, to do mojej najbliższej rodziny nawet nie wierzę. Dobra, a ja kończę. Jak się Wam podobał taki filmik, to wiecie i zostańcie ze mną dłużej. I ja lecam oglądać chwilę filmu i chyba zasnę, bo mi się spać chce. Tak bardzo, że bardzo. Po prostu, no jak mam zamknięte oczy, to jest tak przyjemnie. Więc pa, pa, dzięki za to, że byliście ze mną dzisiaj.